15 cielepy, na maj, nie. Ja pożyczył, to chyba nie wiem, tam podpisane jesteś. Ale tu masz pamiątkę. Gołąb, który w ciągu 10 lat zdobył 62 konkursy, przelatując około 30 tysięcy kilometrów. Od jakiegoś kolegi dostał, mu go pożyczył na jajka, mówił, w czasach zdjęci zrobił, oprawić go w ramka, to nie to co zdjęcie. A, bo to 59 rocznik. No. Ja pierniczę. A to twój dziadek, ja, Mika Henryk. Na najlepszego gołębia oddziału 42 razy. Kiedyś to co teraz sekcja? Ale to kiedyś w tym oddziale to było 70 ludzi w tej sekcji. A to jest, czekaj, za wyczyn czy za dyp, za... On był w sporcie, kiedyś był sport i standard. On był w sporcie, bo on na olimpiadzie jako reprezentant Polski. O, i pamiątki stare. Bo jechali, ale nie zdążyli. Aha, a tutaj? Nie zdążyli tego. Spóźnili się z gołębiami. No. A to jest za udział, czy za... To jest w standardzie, by mieli reprezentanta z ojcem, no. Aha, nawet nie wiedział. One nie były oceniane wtedy tego imię, bo się spóźnili z nimi na... No, przyjechali na studium, na dzień za późno. No to fajne pamiątki. Witam kolegów hodowców, koleżanki hodowczynie, wszystkich sympatyków mojego kanału. Mamy dzisiaj 1 maja, święto. Wybieram się na lot do kolegi, jestem w miejscowości Włodzisław, do dzielnicy Radlin chcę dojechać. Mają tu lot konkursowy, nie wiem czy pierwszy czy drugi, a w każdym razie lot konkursowy. No pogoda widać jaka jest. Nawiązując do, tak mi się skojarzyło z tym, że w całej Polsce loty, o, miejscowość Radlin, loty do Mistrzostwa Polski zostały wstrzymane. Część hodowców się wypowiadała na forum, że oni w związku z tym likwidują hodowlę, kończą hodowlę. Mi się wydaje, że nie jest Mistrzostwo Polski, hodowanie gołębi związane z tym, że liczymy na Mistrzostwa Polski. Po prostu lubimy to. Lubimy hodować gołębie i to, czy u nas lotów też nie ma, czy loty się zaczną za tydzień, czy za 2 tygodnie, czy za 3, no w końcu się chyba zaczną, więc gołąbki sobie siedzą, szykujemy powolutku, a no dzięki temu jest okazja odwiedzić kolegę tutaj na locie i to, że tam Mistrzostwo Polski jest opóźnione, to przeżyjemy, będzie zamiast 16 lotów 10 lotów, to też się nalatamy na stare. Zaczniemy, nie wiem, w połowie maja czy końcem maja, też będziemy się cieszyć lotami. Także no, trzeba się cieszyć hodowlą, przebywaniem z gołąbkami, szykowaniem ich. Sezon się opóźnia nam, niektórzy mają loty, więc wybieram się do kolegi szczęśliwca, który ten lot ma. No i coś w nas jest silniejszego, że jadę po prostu popatrzeć sobie bezstresowo na przylot gołąbków. Trochę porozmawiać i nawet nie chodzi tu o żadne wyniki, znaczy wyniki, no ja jadę bezstresowo, kolega troszkę gołąbków na lot wysłał, więc mam nadzieję, że zdążę na gołębie, jak nie zdążę, to na pewno uda się coś nagrać, bo chyba wszystkie naraz nie przylecą, a więc jadę tutaj na lot, także tutaj skręcam, ja kontynuuję podróż i połączymy się od hodowcy. O, jesteśmy w typowo śląskiej miejscowości, tu w Radlinie akurat jest kopalnia Marcol, także na tradycyjnym locie w śląskim klimacie. Brama otwarta, to chyba tu. Coś siadało. No i mamy gołąbka. Siedzą na dachu. Siadają. Trochę zestresowane. Jet planes in the night sky with you. Getting high in the sunrise with you. Jest tu figurka świętego Franciszka. I wasn't missing a thing, no, I do.
Są w szoku. Czekaj, co na lot. I samolotów nie ma, a tu lot jest, więc... Flaga wisi u sąsiadów. Czekaj, to leci. Jedzie, siado, a co to? Siado. Nie rozpieszczę. Fajny widok to ja mam, bo zaglądam się z przyjemnością bezstresową. Jest następny. Pięknie. To są na... Najlepszy taki lot niż aby się sypały 5 minut konkurs, to jest akurat do oglądania. No. Ale telefonów, wszyscy nerwowi dzwonią. Jeszcze jeden chyba jest mi wyżej. Gdzieś tam z nim. Ktoś tu ma jeszcze blisko gdzieś? Gołem? Czyli mogą gdzieś zawijać. Muszę w powietrzu razem notać. Idzie, o, idą dwa razy. Tam są. I tam też jakieś idą. Bo po prostu kolegę przyjmował. On drugiego twojego przyjmował. Zobacz. Powitalnie to był. Ja, zobaczył. Szansa na seryjną. Dawaj. Piotr idzie obejrzeć. Dawaj. Nie, dobre, nie, seryjnie. Jedna powinno kaj być. Dawaj, nie. Dawaj, na. No właśnie, cielepy, dawaj, nie. Dawaj, na. Dawaj, nie. A idą chyba jeden za drugim. Dawaj, nie. Te dwa powinny być, bo jeden z boku. Dawaj, nie. Żeby się nie urwało, żeby tak siadało, to... Dawaj, nie. Gdzieś jest. Tam jest następny. Tu coś lotę.
Tam idzie grupka. Tam też następny wyszedł. O, to tu ze wszystkich kierunków krążą. Tak powinien zawijać. Nie no, w miarę się schodzą. Żeby się nie urwało i żeby tak cały czas kapały, co? No wyskoczysz co tam? Głowy jakiś jest? Ja. Kolorowy. Czerwony połowy. Taki na ten, na czempiony kiedyś będzie, bo wiadomo, że idzie, to chyba nie będzie. Jego ojciec w życiu 17 konkursów tylko zrobił, jeden miał poniżej 500 i chyba 13700. Aha. On taki trochę niekolorowy, no ale... Czeka na kolegów. No już idą. A widzi? Jeden. Ale... Dawaj, nie. Jakiegoś starego samca pachnie. Czarek 102. Dawaj, nie. Może seryjny. Dawaj, na. Dawaj, na. 42-10. Młody. Biało, no. Nie. Dwa powinny być, nie? Czy on tak zamaszyście wziął? A przed chwilą było tak dosyć ładnie gęsto siadały, żeby tak... Godem, tak się nie urwało, tak jak to siadało, to... A idzie. Ena? Ruczniki, same ruczniki się dają. Wy ile macie serię? 12? 10. A 10 jednak. By była 12, to są dwa więcej. A zawsze te na ogonie są najlepsze. Byku. Dawaj, nie. Aś był tyle czasu. To seryjny. Nie. Dawaj, nie. Jako roczno 7, no to niezły go. Proszę. No, 50% dochodzi. O, 3 teraz. Dawaj, nie. 40 teraz będzie, nie? Po 3. Dawaj, nie.
Dawaj, na. Dawaj. Dawaj, na. Dawaj, na. Ja wie, jak musi udać. A, teraz trzy na klapie. Podbijało. Jest czwarty seryjny, czy nie ma wśród? Czwarty seryjny, ten szary, ten 102. Ten stary, no. No, to jest problem. A co dziesiąty w serii, no to... A jest tak, że jak puszczu młodego, to nie wiem, czy lepszy będzie z, po tym najlepszym asie, czy z jego brata, wnuka, siostry, kuzynki. To nie jest tak proste, że z tego najlepszego właśnie. Kapitał jest taki, że praktycznie jednak te gołębi się trzymie cały czas na gołębiku, ale... Ale z którego dobry wyjdzie, to nie wiesz. Puszczasz ze wszystkich, a... Roz jednej rodziny, roz jednej pory, roz, tu z kuzyna ci wyjdzie, tu z brata, tu z siostry. Czasami już tej siostry nie masz, a się okazuje, że super leci, bo ona nie leciała i ją zlikwidowałeś. Ale loce se dużo. Będzie pod 50 dobijać? Znaczy czekaj, pod... 4, 47, 8... No 50 siado. 50 siado. Tragedii nie ma, no. Super też nie jest, ale... Nie ma się co oczekiwać, że jest idealny rok. O, gdzieś tam siednął. No na tego nie ładny widok. O kurde. Ale wolierka. Na czwarte. 51 idzie. Ładną wolierka, to można młode. Nie wiem, czy nie zrobić jeszcze kupna po środku, bo to jest kolejna. Jaki widok.
164. Także dziękuję za gościnność i widoki. Mam nadzieję, że filmik kolegom się spodobał. Z kolebki gołębiarstwa. Zostawcie łapkę w górę. No i wracamy z wycieczki. Kolega na 95 zakoszowanych gołębi, było ich w domu chyba 79. Także no, tragedii nie ma, lot wymagający, no ale dla gołębi pocztowych, chociaż pogoda, osobiście się cieszyłem, że my mamy, nie mamy lotu, bo nie chciałoby mi się odbywać lotu w takiej pogodzie. Na szczęście się kolegom udało, więc żeby się reszta poschodziła, nie powinno być najgorzej. Jakieś straty będą, to jest akurat realne, no ale gołębie już na ten sezon załapały doświadczenia i może to procentować pozytywnie w kolejnych lotach. Także duża część Polski czeka na loty, a tutaj można się było cieszyć widokiem. Mi osobiście się bardzo podobało, bo było na co popatrzeć, dużo gołębi, nie sypały się, także widoki dla hodowcy i konesera bardzo fajne, więc do obserwowania, pogadania lot bardzo, bardzo fajny. Wiadomo, przy takim locie siadają gołębie nietypowane, roczniaki, no ale pierwszy lot, gołębie się muszą pokazać, które chcą dopiero lecieć w tym sezonie. Także fajna, udana wycieczka. Wracamy do domu. Pozdrawiam wszystkich, dobry lot. Jak Wam się filmik podobał, zostawcie łapkę w górę. Jak nie będę miał lotów, może w następny weekend wybiorę się do jakiejś innej hodowli na lot. Zobaczymy. Pożyjemy, zobaczymy. Oby u nas też te loty się kiedyś zaczęły. Dobry lot. Na koniec chciałbym dodać, że kolega, u którego byłem, ma dał bardzo dobre wyniki lotowe. Był mistrzem rejonu, mistrzem oddziału i tam wiele czołowych nagród zdobył. Także jest to czołowa hodowla okręgu Śląsk Południe, oddziału Wodzisław i rejonu, jaki tam mają Wodzisław, chyba Rydułtowy. Dokładnie nie wiem, ale bardzo dobra hodowla. Więc dziękuję za zaproszenie.